Dla tych, którzy nie oglądali naszych innych materiałów z tego miejsca, to przypomnijcie, w jakiej kuźni jesteśmy. Jesteśmy w kuźni Calcifer w Stargardzie. Dzisiaj była potężna burza, w związku z tym były problemy z prądem, ale w takiej kuźni jak wasza można pewne rzeczy robić też bez prądu, prawda? Jasne. No i tak się zawzięliśmy, że coś pokażemy, coś zrobimy. Wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić dwie rzeczy, czyli... Nóż damasceński, w sumie dziwerowy. I przynajmniej zaczątek do siekiery. Dokładnie. I teraz mam do was takie pytanie. Zacznijmy od noża. My oczywiście w skrócie, w dużym uproszczeniu pokażemy wam pewne etapy, jak ten nóż powstawał, a głos oddaję jego twórcom, czyli Igorowi i Adeli, żeby kilka słów powiedzieli, jak ten proces wygląda. Mówi się, że przekazuje się pałeczkę, a wam przekazuje nóż. Także cała historia tego noża zaczęła się od przygotowania materiałów. W tym wypadku były to prostokątne blaszki z różnych stali. Dokładnie to F50 i 1520 jako okładziny, a wewnątrz dla ostrości daliśmy EUH jako rdzeń. Po wypolerowaniu one jeszcze nabiorą znacznie ładniejszego kształtu. W tym momencie mamy dopiero wstępny szlif. Ten nóż jest dopiero ledwo odkuty. Teraz tak naprawdę powinniśmy mu nadać dokładne kąty, powymierzać wszystko. No ale wróćmy do początku. Więc zaczęło się od blaszek. Blaszek było razem 16. Dokładnie 17, bo rdzeniem. Tak, razem 17. Z rdzeniem. Tak. Były wszystkie przycięte w miarę na jeden wymiar, musiały być oczyszczone. Nie mogły być zardzewiałe w żadnym stopniu, ponieważ inaczej nie zgrzałyby się poprawnie, więc nie dostalibyśmy monolitu, jeśli chodzi o stal, tylko mogły być różne niezgrzania, więc widać byłoby takie bąble, purchawki, które wystąpiłyby ze względu na dostęp powietrza. Bardzo łatwo to sprawdzić, jeżeli nóż dzwoni, gdy uderzy się w niego innym kawałkiem metalu, to oznacza, że jest monolityczny. Jeżeli by wydawał taki pusty dźwięk, to automatycznie wiadomo, że gdzieś jest niezgrzanie. No i to ja tylko tutaj dodam. Ja dzisiaj nasłuchiwałem oczywiście tutaj z Igorem, kiedy on przeprowadzał ten test i w ustach Igora brzmi to oczywiście. Nie? Natomiast ja już nie jestem w stanie tego wychwycić, no ale obejrzyjcie nasz drugi materiał tutaj z naszymi bohaterami, to dowiecie się, że to latami się taką wiedzę zdobywa. Kontynuujcie. Tak, więc jak mieliśmy już te blaszki przygotowane, ułożone w odpowiedniej kolejności, należało je zespawać w paru miejscach po to, żeby uniknąć przesuwania się materiału. Ale zespawać, wyjaśnijmy, na czym polega zespawanie u was? Na rantach, na każdym obrzeżu. Nie, dokładnie, żeby było wszystko jasne. Nie było ujęcia ze spawarką, prawda, żadną. Tutaj robota Kowalska już. Nie, tutaj jest tylko i wyłącznie, jak mamy taki pakiecik prostokątny, to na każdym rogu robię malutki spaw, ponieważ gdybym zespawał za dużo, to musiałbym później cały ten materiał podcinać, bo sam spaw jest bardzo łatwo widoczny na takim elemencie i miałbym bardzo brzydkie krawędzie, a poza tym wyszłoby mi to na krawędzi tnącej. Czyli tylko podchwytujesz takim delikatnym spawem, żeby po prostu móc dalej to obrabiać. To wkładamy do tego rączkę, czyli to, co jeszcze jest tutaj, zanim zostanie obcięte przed odkuciem do końca. I już tak przygotowany pakiet z taką rączką, dzięki której możemy łatwiej to obsługiwać, ponieważ gdybyśmy chcieli to robić szczypcami, byłoby o tyle problematyczne, że nie mógłbym całego pakietu naraz kuć. A to jest bardzo ważne, żeby on był naraz skuwany, bo jest duża szansa, że się inaczej nie zgrzeje. Zatem taki pakiet wkładamy do rozpalonego piecyka. Pozwalamy, żeby nagrzał się do odpowiedniej temperatury. W tym przypadku to jest około 1000 stopni. No właśnie, a przepraszam, się wtrącę, bo słuchajcie, to jest normalnie jak w piekle tutaj momentami, nie? Także no, 1000 stopni przy takim piecyku i wiadomo, jeszcze jest do tego upał. Można się zagotować. Przy pierwszym rozgrzaniu nie zaczynamy od razu kuć tego materiału. Jest zabierany do naszej miseczki z boraksem. Boraks jest to substancja, która pozwala na lepsze zgrzanie się materiału. Boraks powoduje, że podczas gdy dostaje temperatury, zaczyna się pokrywać warstwa tego w taki sposób, że nie dostaje się tlen. Dlatego nasza stal zamiast utleniać się, zamiast zniszczyć, tak naprawdę pokrywając się taką warstwą lekko szklistą, nie pozwala, aby tlen doszedł do tego, a dzięki temu stale, które zaczynają się powoli rozpuszczać, mogą się połączyć. Czyli najpierw pokrywamy boraksem, by nie doszedł tlen do tego,
a następnie możemy po oczyszczeniu, wyciągnięciu z spaleniska i oczyszczeniu z tego boraksu, ponieważ gdybyśmy go zostawili, to zrobiłby nam takie wżery. On może czasami mieć nawet milimetr i potem przy szlifowaniu wychodzą takie straszne kratery. Dlatego właśnie widać będzie na filmie, że za każdym razem staraliśmy się czyścić, tak, szczotkować. Co jakiś czas powtarzaliśmy proces posypywania boraksem. Z tego względu, że jednokrotne posypanie by nie wystarczyło, on się też wypala. Raz, że był zczyszczany, dwa, że się wypalał, a dla zabezpieczenia materiału podczas skuwania musieliśmy parokrotnie to zrobić. Tym bardziej, że skuwanie ręczne jest o tyle trudniejsze, że trzeba pamiętać, że za każdym razem, gdy uderzam obok, jest szansa, że uderzę za mocno i powstaną małe fałdki, czyli na przykład wybrzuszy mi się gdzieś stal. Po to jest ten heft, który robiliśmy, żeby tego się nie zdarzyło. Niestety... Heft, czyli? Ten spaw, ten to heftnięcie. Na szczęście w trakcie okazało się, że prąd powrócił, także skróciło to znacznie czas wytwarzania nożyka. I częściowo już w sam proces wydłużania skutej stali przebiega na prasie. Tak, i udało nam się bardzo ładnie. Stal jest monolityczna, już zaczyna wychodzić rdzeń, także po odkuciu odczekaliśmy chwilę, bo oczywiście jednak stal jest niesamowicie gorąca, a poza tym, gdybyśmy próbowali ją chłodzić zaraz po tym, jak wyciągnęliśmy ją z piecyka, jest duża szansa, że stale by się porozwarstwiały. Każda ma swoją własną temperaturę rozprężania się. I gdybym włożył taki nożyk, bo nawet kiedyś nam się zdarzyło, że po prostu wpadł nam do wiadra z wodą, rozszczelnia się, automatycznie potrafi pęknąć. A ewentualnie po prostu zaczynają się pojawiać skazy i nie jesteśmy w stanie nic już z tym zrobić, nóż jest do wyrzucania, nie da się go nawet przekuć. Dlatego nóż musiał sobie ostygnąć, czyli znormalizować się na spokojnie. Dopiero potem mogliśmy podjąć tak naprawdę wstępne szlifowanie i to tylko wyłącznie właśnie, żeby pokazać, jak wyglądają te warstwy, że faktycznie wyszły. Ale tak naprawdę przed tym nożykiem jeszcze bardzo dużo pracy, tak. Jeszcze drugie tyle czasu, jak nie więcej, byśmy potrzebowali, żeby go zrobić. No niestety trochę nam pokrzyżowała dzisiaj sytuację i matka natura, i czas. Ale idea generalnie pozostaje właśnie taka. Chcieliśmy wam pokazać po prostu fragment pracy kowalskiej. Powiem wam, że każdy z was wie, jak wygląda praca kowala, bo widział na filmie, że bierze się młot i się tam uderza, ale kiedy stałem w drugim końcu sali, kiedy Igor tłukł tym młotem, to ja czułem, jak betonowa podłoga po prostu pode mną drży. No i wtedy sobie uświadomiłem, jak ciężka to jest robota. Także może teraz kilka słów o prasie, która odciąża was z takiej roboty. Oj, bardzo. Zdecydowanie. Bez niej byłoby naprawdę dużo trudniej. Prasę mam właściwie od roku, więc półtorej roku temu, kiedy chcieliśmy zrobić noże damasceńskie, wyglądało to na tej zasadzie, że ja trzymałam właśnie przygotowany do kucia pakiet, a Igor 10-kilowym młotkiem uderzał w niego, żeby skuć te stale. Czułem się jak krasnolud. Tak, najprawdziwszy. W tym momencie zastępuje Igora z młotem prasa, co jest niesamowicie wygodne i chociażby dlatego, że po skuciu jednego kawałka nie musimy robić pół godziny przerwy, żeby odetchnąć. Dzięki temu możemy też dużo szybciej skuwać, wydłużać, co przyspiesza znacznie czas pracy. Najczęściej tak naprawdę nie kujemy jednego elementu, tylko kujemy kilka, bo cykluje się to w ten sposób, po prostu wkładasz jeden, wyciągasz drugi. Tutaj pokazywaliśmy akurat jeden, bo chcieliśmy się na tym skupić, żebyśmy faktycznie mogli. Najczęściej ta praca mimo wszystko jest nawet z prasą dość długa. Nasza prasa ma 45 ton nacisku, więc tak naprawdę to, co ja pokazywałem ręcznie, to ta prasa zrobiłaby praktycznie na dwa takie przejechania. No, umiemy to dlatego, że nie mieliśmy tej prasy, ale faktycznie ułatwia ona robotę niesamowicie. Jest też bardzo przydatna przy damastach. Kiedyś pracowaliśmy na wielkich młotach właśnie hydraulicznych. I w nich zawsze istniało to niebezpieczeństwo, że pakiet się rozjedzie. Natomiast przy prasie, gdzie jest jednostajny nacisk, nie ma takiego zagrożenia. Także akurat przy takich pracach, zwłaszcza jak będziemy później robili stale mozaikowe, czyli takie trudniejsze, gdzie jest więcej elementów, które może się rozjechać, to jest ona niezastąpiona, jeżeli chodzi o coś takiego. Ale pytanie takie, tylko oczywiście znowu laika. Czy są jakieś takie prace, kiedy właśnie
wykwalifikowana ręka, że tak powiem, kowala jest lepsza od prasy? Tak, wykończenie, bo przecież tak na dobrą sprawę na prasie tylko to wyciągnęliśmy, wygładziliśmy, ale całą resztę na kształtu głównego musieliśmy nadać ręcznie, musieliśmy sprawdzać. To było ze 4 płaszczyzny, które musiałem przepilnować, żeby one jednak wyszły, bo chcieliśmy zostawić troszeczkę grubszy materiał przed gardą, dlatego żeby to można w ogóle było zrobić, musiałem to robić już tylko i wyłącznie młotkiem. Gdybym miał więcej tych bitni, może można by się z tym pomawić, ale ponieważ prasę mamy dość krótko, to jeszcze tak naprawdę mocno eksperymentujemy. No, po ostygnięciu, tak jak już było wspomniane, był wstępnie szlifowany. Dostał się w łapki mojej pięknej żony. I to ona nadawała mu główny kształt. Właściwie po odkuciu zawsze i wystudzeniu materiału pierwsze jest wyrównanie krawędzi. Raz, że ułatwia to później kładzenie już szlifu na ostrzu. Z tego względu, że gdyby tutaj było nierówno, możliwe, że ten szlif też by gdzieś uciekał. Nie dałoby się go tak fajnie położyć. I nie oszukujmy się, tutaj też, jeśli chodzi o krawędź, to chociażby ze względów estetycznych należy to zrobić. Ostrze, takiego falistego ostrza raczej mało kto by chciał używać. Także choć tutaj ze względów praktycznych ostrze musi być wygładzone, doprowadzone do stanu gotowego do użycia. Nie, żeby zmieniła mi projekt w czasie, nie? Bo mój był inny. Jak odkułem, to on był bardziej chodzący pod jakieś wschodnie, tak lekko zawijał się z góry. Tak. Ale dostał się w łapki mojej żony, która robi bardziej proste końcówki, więc został zmieniony projekt w trakcie. A jeszcze właśnie a propos prostoty, jeżeli dobrze zapamiętałem, co pewien czas, w pewnym momencie tak patrzyłeś się wzdłuż. To miało na celu, o właśnie w ten sposób, nie? Sprawdzenie, czy jest proste. Ponieważ, no nie ukrywajmy, tam w którymś momencie miał naciski z każdej możliwej strony. Pogiął się po prostu w każdą stronę. No jest rozgrzany, pracuje jeszcze. Tak, i bardzo ważne było, żebym zachował jednak tą linię. Mimo nawet, że materiału jeszcze w każdym miejscu gdzieś było trochę więcej i on i tak musiał być mocno zeszlifowany, bo przecież musieliśmy i zejść zędrę, która pojawia się przy przegrzaniu i musieliśmy pozbyć się nagaru z boraksu, który też jest bardzo śliski i bardzo ciężko się przez to szlifuje go na tym, na pasie, to cały czas trzeba było pilnować, żeby był prosty. Bo gdybyśmy tego nie zrobili, to potem przy szlifowaniu mielibyśmy problem, że bardzo dużo materiału mogłoby zejść, albo wręcz wyszłaby nam sytuacja, w której ten rdzeń, czyli to, co ma być teoretycznie na samym środku, na grzbiecie, czyli w tym miejscu, zaczęłoby nam się przesuwać. I na przykład tu wyszedłby piękna ładna dama, ze tej strony sam rdzeń, bo bym zeszlifował wszystko to, czym tak naprawdę ten format Sanmai, bo to jest tak naprawdę wykonane w technice Sanmai, gdzie mamy okładziny z damastu z dwóch różnych stron, bo ta i ta strona nie są identyczne oczywiście, nie? Bo mamy dwie różne strony. Mieliśmy pakiet 8 różnych kawałków z jednej strony i z drugiej strony, a w środku był rdzeń. Normalnie damasty najczęściej kładzie się po prostu, przypuśćmy te 16 warstw, wyciąga, składa. I na przykład po pierwszym złożeniu mielibyśmy 32, po drugim złożeniu mielibyśmy i tak by się mnożyło. I takie damasty są zazwyczaj po prostu monolitycznymi damastami. Ja jestem raczej fanem pełnych ostrzy, z takim jednak nastawieniem na to, że wolę, żeby to sama krawędź tąca była monolitem. Dlatego u nas zazwyczaj wszystkie namasty są wykonywane w ten sposób, że dajemy coś w środek. To tylko jeszcze jedno pytanie. Dlaczego na przykład jesteś fanem tego rozwiązania, żeby sama krawędź tnąca była monolitem? Bo ponieważ nie jestem pewien, czy na samej krawędzi tnącej wyjdą mi zawsze idealne warstwy tego damastu. Jeżeli będzie się tam za dużo przewijało miękkiej i twardej stali, mimo że użyliśmy takich jak te, czyli teoretycznie i 15-20 i EUH-15 mogłyby spokojnie utrzymać i HF-50 i mogłyby utrzymać tą twardość tego ostrza, to one mają różne swoje udarności, swoje właściwości, mogą się inaczej kruszyć, inaczej pracować. A także co prawda taki damast nie byłby zły, ale z racji tego, że ja jestem lekkim paranoikiem pod tym względem i ukruszenie się dla mnie damastu byłoby bolesne w serce, ja zawsze daję rdzeń. Później była kąpiel w chlorku żelaza. Wszystko po to, żeby uwidocznić wzór, który normalnie nie rzucałby się aż tak w oczy. Właściwie pod światło może i byłoby tak widać. Już delikatnie było widać różnicę. Jak w którymś momencie szlifowaliśmy, to tam można już było widać, jak te metale mają te swoje połyski inne. Jakbyśmy je wypolerowali, to one nadal by gdzieś ten. Ale dopiero chlorek żelaza wyciąga tą różnicę kolorystyczną, gdzie 15-20 jest bardzo jasną, stałą, bardzo ładną. HF-50 ma
to do siebie, że jest taka lekko ciemno-szara, a Eucha 15 już ma naprawdę taki fajny czarny kolor. Także gdy on zostanie już wypolerowany, wygładzony i wrzucony jeszcze raz w kąpiel, to wtedy już naprawdę będzie miał fajny ten. A zwłaszcza, że na sam koniec mamy taki patent, który podglądaliśmy od naszych zachodnich, zaoceanowych kolegów, że wrzucamy go do kawy na sam koniec. Takiej bardzo mocnej, rozpuszczalnej kawy. Nie mów jakiej, to jeszcze tam się dogadamy, będzie sponsor. Do bardzo mocnej kawy, ponieważ ona jeszcze podkręca różnice kolorystyczne. To się nazywa ostrze na sterydach. Tak. Także no, jest dużo zabiegów, które to ostrze musi przejść. Jeszcze teraz, tak jak wspominałem, będzie raz szlifowane, żeby wyrównać wszystkie możliwe krawędzie. Będzie nadawana tutaj ewentualnie podcięcie. Zastanowimy się, czy nie zrobić fałszywki, bo moja żona ma na tym punkcie ostatnimi czasy dużym fanem tego jest. A przy okazji, gdybyśmy dali fałszywkę, to z drugiej strony... Fałszywe ostrze, o tym mówisz, tak? Tak. Jakbyśmy zrobili nacięcie w taki sam sposób, to z kolei na tym miejscu inaczej jeszcze ułożą się warstwy damasku. Teraz rozumiem, bo na początku, jak wcześniej jeszcze o tym rozmawialiśmy, to tak właśnie nie wiedziałem, teraz dzięki rozumiem. Temu w tym momencie tutaj fałszywe zejście byłoby tak zrobione, żeby zostały 2 mm tylca, nie byłoby ostre, a nadałoby lekko drapieżności, jeżeli chodzi o kształt ostrza, a przy okazji uwidoczni dodatkowo te warstwy, które są ukryte tutaj. Bo te warstwy, które mamy widoczne, wyszły nam tylko dlatego, że nałożyliśmy KT. Gdybyśmy mieli na płasko, to tutaj, gdzie jest ono szlifowane na ten bez KT, nie widać aż tak bardzo tych warstw. Dopiero to zejście tego ostrza uwidacznia kolejne takie schodki, jakbyśmy odkrywali ziemię. Mhm. Czyli ten, żebym się upewnił, że dobrze was zrozumiałem, to fałszywe ostrze to tak naprawdę polega na tym, że ten zabieg, który przed chwilą opisaliście, sprawia, że tak, że tutaj nie mamy dodatkowo jakiejś krawędzi tnącej, ale wrażenie właśnie jest zupełnie inne, kiedy patrzymy na... Chodzi o nałożenie takiej kolejnej płaszczyzny, a przy okazji lekki, taki drapieżny kształt ostrza nabiera. Podejrzewamy, że pewnie jeszcze w ten sposób to zrobimy. Tak naprawdę dopiero przy takim ostrzu 90% naszej pracy, jeżeli robimy ostrze tak randomowo, bo w tym momencie zrobiliśmy totalny freestyle. Specjalnie dla nas tutaj się postawiliście. Usiądziemy dopiero teraz przy tym ostrzu, rozrysujemy je i będziemy rysować je w różnych wariacjach, czyli zarysujemy je na przykład tak, abyśmy to podcięli. Czyli byśmy na przykład ten kawałek ucięli i co byśmy... Żeby taki lekki drop point. Tak, żeby wyszedł taki drop point. Zastanowimy się, czy zrobić na przykład gardę jakąś większą, czy na przykład zostawić mu tylko malutką, czy spróbować na przykład teraz wykuć jakiś damas i zrobić mu damasteńską gardę. Także przy takich projektach jak teraz, gdzie mamy tak duże możliwości zabawy, to będziemy teraz rysować sobie go po wielokroć i zobaczymy, który z projektów wygra. Także to fajnie. Jeszcze zobaczymy, komu się on dostanie w łapki, bo tak naprawdę... A komu pod żebro? To, do kogo on trafi, to będzie bardzo mocno później rzutowało na to, jak on skończy. Bo tak jak wspominaliśmy kiedyś, ja i żona mamy bardzo różne style, także to zależy, kto go wykończy. No jasne, po prostu tak. Dominujący styl będzie definiować po prostu klienta finalnego. To co, siekiera? Siekiera. No, do siekiery to jeszcze daleko. Mieliśmy niestety za mało czasu. Nadaliśmy tak naprawdę tylko wstępny kształt brody. Tak naprawdę jeszcze z tego materiału mógłbym wyciągnąć spokojnie tyle brody. Także tu jest jeszcze kółko. Przepraszam, bo może przesadzam, ale cofnijmy się do tego, co było, że tak powiem, fundamentem do tego. Od czego się zaczęło? Fundamentem do tego był wałek o średnicy 5 cm. Tak, ze stali C45. Niezłe wałki tutaj robicie. Tak. Nie, my kręcimy ostre wałkami. Ostre wałki, no. Dobra. Na początku za pomocą młota, ponieważ brakowało nam prądu, zaczęliśmy go przekuwać, na szczęście on wrócił, co pozwoliło nam zaoszczędzić dobre 3-4 godziny roboty, bo jak zresztą było widać, to nie jest taka prosta sprawa. Wymaga jest siła i ode mnie, i od żony, żeby po prostu faktycznie ona mi to utrzymała, bo bez tego nie ma możliwości, żebym w ogóle cokolwiek zrobił. Samemu nie jestem w stanie operować 10-kilowym młotem i jeszcze tego rozkuwać. Właściwie jak można było zauważyć podczas obrabiania, tak samo ten młotek, właściwie topór, podobnie jak sztabka damasu, miała tutaj dospawaną rączkę, która ułatwiała całą obróbkę. Tak naprawdę w tym momencie trzeba delikatnie tu podciąć materiał, czyli to, co taka czapa się zazwyczaj robi. Ona powinna wyjść, ale z racji tego, że było za gorąco i młotek był już za miękki, nie dał rady jej jakby wybić. Teraz będziemy musieli po prostu ją odciąć, podetniemy ten materiał. Tego nie trzeba jeszcze, tej górki, która tu została, ponieważ jak zaczniemy kuć drugą stronę, materiał zacznie wchodzić z powrotem.
i zrobiłaby nam się taka niecka. Więc i tak ten materiał zostaje. Tu zresztą widać, że można zobaczyć, że jest taka delikatna niecka. Mhm. Także jak będziemy to przekuwać, to on potem i tak się powyrównuje. Także w tym momencie trzeba go ponownie nagrzać. Potrzeba, mimo nawet prasy, będzie nam potrzeba z kolejnych 5 godzin, żeby faktycznie wyciągnąć ten młotek. Jeszcze będziemy prawdopodobnie robili może obuch do tego. Prawdopodobnie tak, bo ma dość dużo materiału. Przy czym zaczęliśmy od rozkuwania brody, czyli tej części, z tego względu, że gdybyśmy najpierw zrobili dziurę, to po prostu zniekształciłaby się podczas dalszej obróbki. Ale co by się zniekształciło podczas dalszej obróbki? W momencie, kiedy byśmy chcieli rozkuwać, spłaszczylibyśmy ją tak, że zamiast okrągłego otworu zrobiłby się taka szczelina, aż w końcu mogło być bardzo trudno ją potem rozbić. Ponownie rozkuwać. Tak, musielibyśmy używać. Zawsze najpierw robimy brodę. Wyciągamy sobie ją i gdy już mamy pewność, że nie zaczniemy jak gdyby zgniatać tego elementu, w którym jest faktyczny, możemy dopiero wtedy po prostu zacząć przebijać. Także przed tym toporkiem kolejne ileś godzin, ale faktycznie przy pomocy prasy jesteśmy to w stanie zrobić. Samo przebicie zajmie na pewno jeszcze z 2-3 godzinki maksymalnie, żeby po prostu faktycznie uważać, żeby jednak siłę tego wykorzystać. Tak jakoś proporcjonalnie, a nie uciekało, już na spokojnie wtedy to dokończymy. No ale faktycznie trzeba wyciągnąć brodę, bo mamy kupę materiału, którego jest szkoda, zresztą widać jaki jeszcze jest tutaj gruby. Przynajmniej myślę, jest 5, jak nie 6 mm. Tak, myślę, że jeszcze uzyskamy ze 3 cm na brodzie spokojnie. Podkujemy go troszeczkę głębiej tu. Tak, żeby uzyskać taki ładny łuk, który doda mu elegancji. Tak, gdzieś tu, o, spróbujemy. Jak go będziemy podkuwać, to potem przekujemy go w ten sposób. W ten sposób uzyskamy fajną, ładną brodę. I też kawałek odejścia, żeby tego materiału za dużo nie było. Po prostu zaczniemy uderzać w to miejsce, żeby po prostu to się cofnęło w tym kierunku. I wtedy już zacznie powoli nabierać swojego właściwego kształtu. Ale to będzie kawał siekiery. A z nożem, znaczy to, czy w przypadku siekiery jest też tak jak z nożami, że kombinujecie różne rozwiązania i... Tak, jak najbardziej. Zwłaszcza jak mamy... No, póki mamy freestyle, tak jak teraz, bo to był towalny freestyle, to mogliśmy się bawić. Zazwyczaj mamy już wyznaczone wzory i nie możemy za dużo kombinować. Wtedy ustalamy, ile materiału jest potrzebne do czego. Ale robiliśmy i z nadziaczkami, i... Właściwie jeden z... I jakieś mniejsze, większe, to zależy. Tu na przykład nie będzie takiego wystającego tej obejmy, ponieważ tu było mniej materiału. Tutaj ta obejma będzie bardziej płaska. Także no, pomysłów na to też będzie wiele. A kiedyś zdarzyło się nawet, że Igor zrobił wręcz taki malutki toporek z rękojeścią, która była na wielkość dłoni. Tak, dosłownie taki, tak, taki toporek do kieszonki. Tak, tak jak mini tasaczki, widzę, ta ciągła to waży. Miniaturyzacja i konkretne duże. To był toporek torebkowy, jak stwierdziła Adela i zabrała go do torebki. Nie, nie, to do torebki toporek zrobiłam sobie sama, a tamten był taki pięściak. Drodzy widzowie, mam nadzieję, że będziecie mieli też kiedyś taką okazję, żeby odwiedzić pracownię jakiegoś wspaniałego kowala. My dzisiaj fajny bardzo dzień przeżyliśmy razem tutaj z Adelą i z Igorem. I naprawdę nawet to, co wiecie, ja wiedziałem gdzieś tam z filmów, z książek, z opowieści, to jest co innego niż zobaczyć po prostu i poczuć ten klimat. Nie? Robota jest bardzo ciężka, słuchajcie, mega wymagająca fizycznie, wymagająca mega koncentracji, cierpliwości, doświadczenia, uwagi i tak dalej, ale właśnie tak jak słyszeliście, kiedy jest ten moment, że z kawałka po prostu stali, zaczyna się wykluwać coś i nawet sami twórcy nie wiedzą do końca jeszcze jak to będzie, bo są różne pomysły, no to daje to olbrzymią satysfakcję. Nie tylko osobie, która później będzie używać tych przedmiotów, ale także twórcom. Także bardzo Wam dziękuję. Czego się życzy kowalom? Żeby palenisko nie gasło. O, ludzka, żeby palenisko nie gasło, tak. Żeby coraz bogatszych klientów. To, i coraz bogatszych klientów. Im bogatszy klient, tym fajniejsze zlecenia. Dokładnie. I teraz ja mówię to z ręką na sercu, słuchajcie. Ja uważam, że powinno być tak jak nad morzem, że jeżeli jest ciepło, tak jak teraz wkracza lato i oni pracują w takich ciężkich warunkach, to jest tak zwany sezon wysoki i wszystkie sprzęty zrobione po prostu w sezonie wysokim, jakaś powinna być dopłata dla nich, nie? Tak, no, krótko i na temat, tak, no. Także mamy przyklepane, żebyście się nie dziwili, dlaczego po prostu sprzęt wykonany latem kosztuje więcej, bo naprawdę więcej potu trzeba wylać. Dzięki Ci bardzo, no. Było bardzo miło. Trzymajcie się.